Tarnowskie wodociągi informują, że w październiku prowadzone będą prace modernizacyjno-remontowe. Wymianę wodociągów zaplanowano na ulicy Matki Boskiej Fatimskiej, Zielonej i Jagiellońskiej. Na ulicy Mościckiego kontynuowana będzie budowa sieci kanalizacyjnej. Wykonujący prace remontowe wykorzystywać będą sprzęt budowlany, który może powodować utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Możliwe są także okresowe przerwy w dostawie wody.